I znowu po wykonanym zadaniu możemy iść, po wykonanej pracy możemy iść do banku znowu. Z pieniędzy klientów jesteśmy w stanie jakby to finansować. Oczywiście. Dzięki temu potrzebujemy tylko tych małych kilkudziesięciu procent, żeby umożliwić funkcjonowanie tej inwestycji. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć wszystkim w kolejnym Biznes Riderze. Dzisiaj moim gościem jest Konrad Puchocki. Konrad jest dyrektorem Polskiego Związku Firm Deweloperskich i siedzi już w biznesie deweloperskim 15 lat, tak? I zna ten biznes jak mało kto, bo wszystkie trudne case'y, albo większość trudnych case'ów też spada na jego barki. Konrad, może powiedz coś o sobie więcej. Rzeczywiście, 15 lat w branży. Przygoda zaczęła się jeszcze na studiach, w momencie, w którym zacząłem od pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jakoś tak się złożyło, że w trakcie studiowania prawa zorientowałem się, że zmieniają się wymogi dla licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami. Te wymogi miały być zaostrzone, mianowicie takim pośrednikiem z licencją miała być osoba tylko i wyłącznie po studiach, ewentualnie która takie studia w przedmiocie pośrednictwa ukończyła. No co oznaczało, wiadomo, że duża grupa ludzi typu wszyscy, którzy mają tylko szkołę średnią, technikum, rzeczywiście wypadała z tych potencjalnych osób, która będzie mogła uzyskać licencję. I rzeczywiście stwierdziłem, że załapię się jeszcze przed zmianą przepisów, tak żeby podejść do egzaminu, zanim te nowe przepisy wejdą w życie. No bo sam jeszcze studiowałem, więc też nie miałem tego warunku ukończonych studiów. No i rzeczywiście tak zaczęła się moja taka przygoda już zawodowa z nieruchomościami. Czyli jakby to się nakierowało na nieruchomości, tak? Czyli nieruchomości chyba gdzieś od dziecka były jakimś tematem. Już jak byłem mały, moją ulubioną, przepraszam, rozrywką było budowanie z klocków Lego, ale nie tyle samochodów czy statków, tylko właśnie różnego rodzaju baz, budynków, fortec i tym podobnych. I rodzice żartowali sobie zawsze, że będzie ze mnie architekt. Architekt ze mnie nie wyszedł, bo rysować zbyt dobrze nie potrafię. No ale jednak gdzieś tam w tej okolicy budynków pozostałem i ta pasja i miłość do nieruchomości została i całe moje życie zawodowe rzeczywiście kręci się wokół nieruchomości. Okej, teraz powiedz mi, jak byś teraz widział jakby perspektywę na najbliższy rok, dwa, trzy czy nawet pięć lat pod kątem tego biznesu deweloperskiego, ale bardziej mnie pytam o perspektywę tego mniejszego biznesu, nie tych jakby inwestycji dużych, funduszowych za kilkaset milionów czy nawet kilkadziesiąt milionów, tylko raczej pod kątem branży, jakby, jak byś ty ocenił tak, o kondycję dzisiaj, czy rynek jest przegrzany, czy może jest jakby jeszcze jest stabilny, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Więc no, nie ma co ukrywać, rynek jest w bardzo dobrej kondycji obecnie. Ta sprzedaż jest najwyższa w historii, ona rośnie od ponad 5 lat o 20% rocznie, więc nie ma co się oszukiwać, jesteśmy w bardzo dobrym momencie rynku, jeżeli chodzi o poziomy sprzedaży i pewnie te poziomy sprzedaży ciężko będzie już pobić. Natomiast czy rynek jest przegrzany? Na pewno nie mamy takiego boomu spekulacyjnego, jak mieliśmy w 2007 roku i to jest dobra informacja, bo nie mamy osób, które kupują mieszkania tylko po to, żeby sprzedać się 5 minut później z zyskiem, czyli jeszcze kupić na etapie dziury w ziemi, sprzedać tuż przed ukończeniem i jeszcze na tym spróbować zarobić. Dzisiaj nie mamy tych spekulantów, klienci, którzy kupują... Albo w małej skali oni są, tak? Albo w małej skali, oczywiście coś się zdarzają, ale to nie jest masa, która wpływa w jakiś sposób na rynek. Dużym nowym takim graczem, czy też grupą, która jest, to są inwestorzy, którzy kupują mieszkanie jako lokatę kapitału i po prostu kierują te mieszkania na wynajem. Natomiast dla tej grupy to jest bardzo wrażliwy odbiorca, no bo jemu musi się w Excelu zgadzać. W momencie, w którym uznaje, że nie spina się już czynsz z kosztami zakupu, wykończenia i tak dalej, on po prostu podejmuje decyzję o wstrzymaniu. Tak, on nie podejmuje decyzji emocjonalnie, tylko bardziej czysto biznesowo.
i to skutecznie wpływa zdrowo na rynek tak naprawdę. Więc potencjał na rozwój rynku długofalowy absolutnie jest. On będzie na pewno się rozwijał dalej. Coraz mniej ludzi będzie budowało swoje własne domy siłami, przepraszam, własnych rąk. Więc rzeczywiście na pewno ten segment będzie się rozwijał. Czy będzie się rozwijał w takim tempie, jak zakłada rząd, który chce, abyśmy budowali jako rynek 250 tysięcy mieszkań rocznie? Myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie te 180, może 200 nawet tysięcy rocznie produkować, a raczej bym powiedział pewnie 180, to jest taki poziom, na którym się pewnie ustabilizuje rynek. Wiesz, to jest SDR tutaj, wiesz, trzeba kartę inną wsadzić, spod karty, ją wciągnę. To jest najważniejsze. A widziałbyś problem w produkcji, czy problem w popycie? Że produkcja, jesteśmy w stanie wykierować więcej, czy mi się wydaje, że bardziej, że problem jest właśnie w produkcji, a nie w tym, że rynek to wchłonie? Dzisiaj na pewno dzisiaj jest problem w produkcji. Branża nie jest w stanie wyprodukować więcej, nie jesteśmy w stanie zasypać tej dziury. Jesteśmy, oczywiście, teoretycznie możemy ją zasypać, tylko jakimi kosztami? No bo wiadomo, że da się znaleźć, przepraszam, i działkę, i da się znaleźć wykonawcę, tylko w momencie, w którym okazuje się, że jak poskładamy to do kupy, to cena jest oderwana, tak, od rzeczywistości, jest kosmiczna, no to mówimy, okej, no ale to się nie zapina, więc trzeba zaczekać albo aż te ceny ziemi się ustabilizują, tutaj spadną, ewentualnie trzeba poszukać bardziej na działkę, która rzeczywiście rokuje i nadal nie jest przewartościowana, albo ceny wykonawstwa pójdą może trochę w dół, chociaż nie oszukujmy się, pensje poszły w górę, tak. One się nie cofną raczej, natomiast dzisiaj duży poziom tego wzrostu cen wykonawstwa wynika też z pewnej niepewności, którą mają wykonawcy, bo oni widząc, jak im ekipy uciekały przed chwilą, masowy, przepraszam, eksodus wręcz, można powiedzieć, ekip ukraińskich, którym otwarto jednak, teoretycznie nie otwarto rynku europejskiego na pracę, ale na podróżowanie, no a wiadomo, że te ekipy pojechały do pracy. Dzisiaj wykonawcy wyceniają ryzyko, że będą mieli problem z tymi wykonawcami, z pracownikami. Miejmy nadzieję, im się też ustabilizuje ten rynek. Jak myślisz, ile oni zawyżają teraz jakby swoje ceny, biorąc pod uwagę ryzyka, które szacują, tak? Że jakby o ile zwiększają swoją marżę, biorąc pod uwagę, szacując ryzyka? Przypuszczam, że w tych wycenach, które dzisiaj się pojawiają, może nawet 20% być takiej wyceny ryzyka wynikającej z dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest właśnie ryzyko, które wycenia sobie generalny wykonawca, bo nie wie, co się będzie działo na rynku z pracownikami, z cenami materiałów budowlanych. A druga rzecz, która jest w tej wycenie ryzyka, to jest, no tu niestety rząd się dołożył odwróconym VAT-em, teraz split paymentem, no bo nie ma co się oszukiwać. Odwrócony VAT zadziałał tak, że to de facto rząd zapożyczył się u tych najmniejszych wykonawców, którzy są na końcu łańcuszka. I ci wykonawcy nie mają dostępu do VAT-u, oni podnieśli te ceny o jakieś 20% często, właśnie dlatego, że nie mieli płynności, żeby utrzymać. Nawet nie o koszty finansowe, tylko jeszcze o ryzyka, o to, czy one nie dostaną, czy dostaną zwrot, kiedy go dostaną, więc w jakim stopniu oczywiście ten VAT, no w końcu zaczną trafiać do nich zwroty, oni się, ta płynność trochę powróci. Ale ceny już nie obniżą. Ale ceny już pewnie nie obniżą, chociaż może się okaże, że jeżeli konkurencja będzie rosła i te ryzyka jednak się nie będą materializować, tak, czyli zacznie wracać ten VAT w jakiejś części, sytuacja na rynku pracy jednak nie będzie tak, przepraszam, drastyczna, jeżeli chodzi o znalezienie pracownika, który jeszcze coś potrafi, to może te marże się w jakimś stopniu cofną. Okej, ale też wiem, że pracujesz w ministerstwie przy komisjach, prawda? I jakbyś z komisji, w których bierzesz udział, możesz powiedzieć ewentualnie, co rząd planuje, jakby jakie zmiany pod kątem branży deweloperskiej. Co jest teraz na tapecie? Po prostu, czego się możemy spodziewać? Tak? Bo czy wejdzie, to nikt nie wie. No, mamy dwa takie duże kierunki, powiedzmy. Jeden kierunek to jest cały program, Narodowy Program Mieszkaniowy wraz z jednym jego elementów, czyli Mieszkanie Plus. Wbrew temu, co czasami branża się obawia, czy też jakby w mediach się przebija, że rząd tutaj dąży do ograniczenia produkcji deweloperskiej, żeby samemu budować. Nie, rząd tak naprawdę widzi, że po to, aby osiągnąć cele Narodowego Programu Mieszkaniowego, jaki sobie postawił,
czyli takie, że w 2030 roku mamy mieć średnią liczbę mieszkań na 1000 mieszkańców, taką jak dzisiaj ma Europa. Żeby to osiągnąć, to jest właśnie te 240 kilka tysięcy mieszkań rocznie, które musielibyśmy od dzisiaj zacząć budować co roku. No, a wiadomo, że dzisiaj budujemy, no prawdopodobnie ten 2018 rok to będzie 200 tysięcy przekroczone. Jakiekolwiek machnięcie na rynku prywatnym, gdzie rynek deweloperski dostarcza około 100 tysięcy mieszkań w tamtym roku zostało sprzedane na rynku deweloperskim. Tu wahnięcie nawet 5% nie, rząd nie będzie w stanie uzupełnić tego braku. Choćby BGKN, który robi pilotażowo Mieszkanie Plus w tym takim, przepraszam, wydaniu rządowym, choćby zwiększył produkcję o kilkaset procent, czy nawet kilkunastokrotnie. Tak, to są małe ilości. Tak, no strasznie. W stosunku do ogromu rynku, tak, który jest, nie będzie w stanie zasypać tej dziury. Więc rząd wie, że realnie, aby sytuacja mieszkaniowa w Polsce się poprawiła Polakom po prostu, żeby było więcej mieszkań na rynku i one były dostępniejsze, tak, czyli dostępniejsze definiowane jako ile sobie za przeciętną pensję mogę kupić metrów, no to musi być prywatny rynek zdrowy i mocny, bo inaczej nie ma szans tak osiągnąć. A jeśli chodzi o warunki zawodowe, tam miała być ustawa, która jakby zmienia całkowicie, albo no, likwiduje tak naprawdę, tak, likwiduje. I teraz na jakim etapie i co z tym pomysłem? Na szczęście ustawa inwestycyjna została odłożona na półkę. Tutaj jednak rząd poszedł, jakby posłuchał wielu specjalistów wskazujących, że tak, lepiej jest mieć plan. Mhm. Tylko to nie jest kwestia, że lepiej nie mieć WZ-ki, to będziemy mieli plany, bo dzisiaj planami pokryte jest ledwie 30% terytorium kraju, nawet niecałe. A miasta 50%, tak? Czy tam? A to zależy, jak mówimy, o których miastach, ale tak naprawdę to jest 30 kilka procent dla miast wojewódzkich, a łącznie chyba dla wszystkich miast to jest raptem 16%. Natomiast to nie jest pytanie, to była trochę taka idea, że okej, warunki zabudowy czasami działają źle. To prawda, czasami działają źle. Tylko jednocześnie w tym kraju powstaje więcej inwestycji na warunkach zabudowy, niż powstaje na planach. No to teraz zastanówmy się, co się stanie, jeżeli wyrzucimy warunki zabudowy, ale nie zastąpimy ich niczym. Od razu. No to co? No to zamiast produkować 200 tysięcy mieszkań, będziemy produkować 100 tysięcy mieszkań. No 50, tak. Urbaniści mówią, no ale plany dzisiaj istniejące zakładają chłonność na 80 milionów ludzi, a studia to na 300. To jest prawda. Tylko co z tego, jak na przykład jest taka gmina pośrodku mniej więcej Borów Tucholskich, która pośrodku niczego zakłada, że tam 3 miliony ludzi może mieszkać. No to czy teraz robimy masowe wysiedlenia i wszystkich młodych, którzy chcieliby się przeprowadzić do Warszawy, mówimy im nie, mój drogi, bo w Warszawie już więcej się nie będzie budować, bo w Borach Tucholskich jest przewidziane w planach, że tam będzie na 3 miliony ludzi, więc ty, mój drogi, pakuj swoje słoiki, jestem też słoikiem, żeby nie było, i jedziesz do Borów Tucholskich, a nie do Warszawy. Albo do Krakowa, Wrocławia czy Gdańska. To jest problem i to jest często pomijane, więc gdybyśmy wyrzucili warunki zabudowy bez zastępowania ich niczym, to plany by nie powstały, bo średnioroczny przyrost planów w kraju jest 1% rocznie. Czyli już za 70 lat mielibyśmy pokrycie 100%. To się pewnie nigdy nie wydarzy, ale rząd poszedł jednak po te ekspertyzy, jakoś zaczął na nie patrzeć i stwierdził, ok, no to mielibyśmy zapaść w budownictwie. Tak. Też wiele przepięknych obiektów powstało na warunkach zabudowy. Najfajniejszym takim przykładem jest, że bodajże 3 razy uczestniczyłem w konferencjach w Centrum Nauki Kopernik. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo. Przepiękny, fajny obiekt tuż nad Wisłą, gdzie miasto, gdzie urbaniści absolutnie wieszali najgorsze, co tylko można, na warunkach zabudowy. No po prostu samo zło. Zgadnijcie Państwo, na czym powstał. Nie, zgadnijcie Państwo, na czym powstało Centrum Nauki Kopernik. Na warunkach zabudowy. Branża deweloperska przez ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. I to jest coś, co trzeba oddać. Tych nietrafionych, takich zupełnie inwestycji, przepraszam, nietrafionych, mówię
które nie pasują do otoczenia. Tak. Jest coraz mniej. Gargameli takich. Takich gargameli, może tak. Jest coraz mniej. Coraz większa ta staranność jest przykładana do tego, jak ta inwestycja się wpisuje w otoczenie. Czy ona jest otwarta. I nawet więcej, branża deweloperska idzie trochę pod prąd, bo wszyscy mówią, oj, to deweloperzy pogrodzili kraj, bo budują płoty i grodzone osiedla. Prawda jest taka, że dzwoni do nas klient i w pierwszym pytaniu przez telefon, wszystko już przeczytałem na stronie, tylko chciałem się upewnić, że osiedle będzie grodzone i strzeżone. No bo nie widzę tej informacji. No nie będzie grodzone i strzeżone. Jak to nie będzie grodzone? I klient nas atakuje, bo co do zasady niech nie będzie płotów, no chyba, że chodzi o moją własną, tak, moją własną inwestycję. To jak z parawanami na plaży. Prawie. Trochę jak z parawanami na plaży, tak. I te parawany na plaży to jest świetne. Kupuję to porównanie od Ciebie. Jest rewelacyjne i to pokazuje trochę mentalność. Natomiast dzisiaj deweloperzy sami często mówią z góry, no nie, nie będzie to grodzone osiedle. I narażając się na trochę gorszą, czy też wolniejszą sprzedaż, bo... Ale ze względu na plan, czy na oczekiwania społeczności? Często na oczekiwania społeczności, no bo jeżeli plan zakazuje, to nie mamy dyskusji. Tak. I jako branża deweloperska przecież bardzo chętnie byśmy nie budowali tych płotów. To jest zawsze jedna pozycja, tak, w budżecie mniej. Dokładnie. Już jak nikt nie wierzy w to, że chcielibyśmy naprawdę robić fajne przestrzenie publiczne, gdzie się dobrze, ciekawie żyje, no to, przepraszam, niech kupią argument, jedna pozycja w budżecie dewelopera mniej. A słuchaj, chciałem się dopytać o mikroapartamenty. Czy jakby coś się planuje, jakby zmiany w przepisach, poza tym, że jakby ograniczyli wielkość lokali i... Najmniejsze mieszkanie, jakie możemy zbudować, to ono musi mieć teraz 25 metrów kwadratowych. Przed zmianami realnie wychodziły nam pewnie 24, się udawało zbudować trochę. Coś koło tego, to szału nie było. Niewielka tak, zmiana, tak. Ale pytanie jakby pod kątem budowania apart hoteli, czy tutaj jakby coś się... No, na chwilę obecną te apart hotele, czyli lokale mniejsze niż 25 metrów mogą powstawać, tylko muszą wtedy powstać jako lokal użytkowy. Niemieszkalny. No. Tak, i to jest nie 8% VAT, tylko 23% VAT. Zupełnie niezrozumiałe tak naprawdę, bo... Dlaczego to, politycy, tak, dlaczego to politycy mają decydować? Nawet wynajem jest zwolniony. Wynajem na cele mieszkalne jest zwolniony z podatku. Tak, ale apart hotelu jest na 8, tak? W apart hotelu już jest na 8, tak, bo jest owatowany, jeżeli mówimy jako działalność gospodarcza. Sam lokal mieszkalny byłby wynajem obciążony zerowym podatkiem VAT. To jakby jest zwolniony z VAT-u, przepraszam, nawet nie zerowy, tylko zwolniony. Natomiast czemu politycy na siłę chcą decydować zamiast, dajmy na to, młodego człowieka, czy menadżera, czy jakiegoś, przepraszam, człowieka, który ma pracę i na przykład dwa dni w tygodniu potrzebuje spędzić blisko pracy, bo daleko dojeżdża i chciałby się zatrzymać w 20-metrowym mieszkaniu? Nie wiem. No, na siłę politycy tutaj zdecydowali się, że wiedzą lepiej niż taki przeciętny student. Chociaż to się zmieni znowu i jesteśmy przekonani, sądząc po tych trendach światowych, gdzie microliving, co-living i coworking to są tak naprawdę trzy rzeczy, które w tej chwili wyznaczają trendy zmian, jakie się dzieją w dużych miastach. I ludzie są gotowi po coworkingu, który nadszedł kilka lat temu i wszedł już też do Polski. W tej chwili zaczyna się ruch co-livingu. Tak. Bo miasta są za drogie. Nawet ludzie, którzy zarabiają dobre pieniądze na etacie, mają dobre pensje, na przykład w Sydney, ich bardziej mi się opłaca mieszkać z kimś, nawet z kimś, kto ma podobny zawód, bo tam są tak kosmiczne drogie mieszkania. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest, że zmienia się podejście młodych ludzi do tego, czego oni chcą. Oni wolą być w centrum miasta, mieć nawet te małe mieszkanka dla siebie, ale w zamian za to mieć wspólne przestrzenie, gdzie dzielą życie. Tak. Czy knajpy, czy cokolwiek. Tak jest, gdzie mają knajpy, gdzie mają jakieś teatry, parki, albo wspólne miejsca, w których pracują. To jest właśnie ten coworking, tak? Zamiast fajnego, nie wiem, biura pod miastem 100 metrów, oni wolą wynająć jedno biurko albo malutki pokoik zielony szkłem 20-metrowy i pójść do wspólnej kuchni, do salki konferencyjnej, wieczorem spotkać się z tymi innymi współpracującymi i, przepraszam, od nich się natknąć jakimiś ideami czy pomysłami. I to pokazuje, jak się nam zmienia podejście w ogóle do tego,
jak żyjemy i ten trend na pewno się nie zatrzyma. Dobra, właśnie jesteśmy z Konradem i będziemy za chwilę nagrywali Ridera i rozmawiali o deweloperce. Jak ta branża będzie się rozwijała i jakie ma perspektywy? Jak ty widzisz, bo dużo teraz, bardzo dużo lokali w centrum się wynajmuje właśnie na Airbnb, na Booking i tak dalej. A to jest duża konkurencja dla hoteli, które mają bardzo duże zaostrzone normy, przepisy PPOŚ, sanepidowskie rzeczy, które generują duże koszty. I teraz wiem, że władze na przykład Anglii próbują z tym walczyć. To jest duże zagrożenie dla hoteli, dla całej branży hotelarskiej. No bo jak teraz budować nowy hotel, jak za chwilę każdy będzie chciał mieć na Bookingu swoje mieszkanie? Na pewno stoczy się pewnego rodzaju walka pomiędzy taką właśnie, przepraszam, branżą hotelarską i tą grupą, która chciałaby wynajmować mieszkania turystom. I na pewno do tej walki dołączą prędzej czy później sami turyści. Bo z jednej strony wydaje się, że przepisy właśnie PPOŚ, sanitarne i tak dalej dla hoteli są po prostu przesadzone. I koszt wybudowania pokoju hotelowego jest naprawdę niebotyczny. I rzeczywiście później to się musi odbić w cenie stawki za nocleg. W momencie, w którym mieszkania świetnie funkcjonują i mają absolutnie to, czego człowiekowi potrzeba. I te wymogi przeciwpożarowe też są w porządku, też jakby przepraszam, one są na dostatecznie dobrym poziomie spełnione. Tak dla mieszkaniówki, tak? Tak. I one mogą rzeczywiście funkcjonować w ten sam sposób i mogą przede wszystkim końcowemu odbiorcy, takiemu studentowi czy osobie młodej zaproponować notek, na którego jego stać po prostu. Więc pierwszy chyba to był Madryt lub Barcelona, którzy wprowadzili rzeczywiście takie obostrzenia. Za nimi poszedł Berlin, gdzie zakazał chwilowo wynajmu mieszkań na Airbnb, ale właśnie się wycofał. Właśnie się wycofał z tego, no bo jednak, przepraszam, ci turyści przywożą też furmankę pieniędzy. Tak, zostawiali tam pieniądze. Oni przywożą furmankę pieniędzy i do tej walki zaczną za chwilę dołączać restauratorzy, którzy powiedzą, no tak, ale zaraz, mniej turystów znaczy mniej obrotu dla nas, mniej podatków, mniej zatrudnienia. Zaczną dołączać ci, którzy mają sklepy z pamiątkami, wypożyczalnie, nie wiem, roweru i tak dalej, czyli wszyscy, którzy żyją z turystyki, może organizacje konsumenckie. Powiedz mi, jakby co byś jakby powiedział, że jakby byłoby najtrudniejsze dla osoby, która chce wejść w ten biznes deweloperski? Jakby takim, uważasz, największą trudnością dla osób, które chcą przejść przez tą żelazną kurtynę i wejść z innego biznesu w deweloperkę na przykład? Nie dać się zwieść emocjom. Rzeczywiście przygotowanie projektu deweloperskiego i policzenie wszystkich kosztów, których zawsze jest dużo więcej niż się wydaje, ale to chyba w każdej branży. To nigdy nie jest tak, że policzyliśmy wszystkie wydatki, które będziemy mieli. Choćby o tym, że często ci początkujący deweloperzy zapominają, że sama rękojmia to jest 5 lat. Czyli przez 5 lat odpowiadają za to, że na budynku nic się nie dzieje, a niestety nabywcy często wykorzystują te przepisy i w sposób perfidny po prostu naciągają deweloperów na remonty. Na remonty, już nie mówiąc o tym, oczywiście jak coś się dzieje, to trzeba poprawiać i musimy odpowiadać, to tym się buduje profesjonalizm też firmy, więc trzeba reagować na to, co się dzieje. Natomiast jest też grupa, przepraszam, odbiorców, która po prostu ewidentnie próbuje wyciągnąć później darmowy remoncik od dewelopera. No bo może, bo przepisy są tak skonstruowane, że właściwie przedsiębiorcy nie dają wielkich szans na obronę i tu też mamy jakieś takie przegięcie trochę wahadła. Być może trochę też się przyłożyliśmy do tego, bo może kilka lat temu za mało reagowaliśmy na potrzeby klientów. Chodzi o ustawę deweloperską właśnie, o ustawę o ochronie praw nabywców, to tam miała być zmiana dotycząca rachunków zamkniętych, powierniczych, tak? I teraz co z tym kończy, na jakim to jest etapie? No tutaj to jest cały czas piłka w grze. Faktycznie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zaproponował nowelizację ustawy deweloperskiej.
UOKiK zaproponował nowelizację. Ja z 20 takich zmian, które sobie wynotowałem jako najistotniejsze z punktu widzenia tego, jak się prowadzi biznes deweloperski, 18 postrzegam jako bardzo negatywne. Mających negatywny wpływ. Natomiast wszystkie pozostałe są niczym w porównaniu z propozycją, do której dąży UOKiK, czyli likwidacja samodzielnego otwartego rachunku powierniczego. Szacunki Polskiego Związku Firm Deweloperskich pokazują, że gdyby zlikwidować samodzielny otwarty rachunek powierniczy, czyli gdyby inwestor nie był w stanie funkcjonować tak, jak dzisiaj funkcjonuje 90% rynku, czyli klient wpłaca pieniądze do banku na rachunek powierniczy otwarty. Bank, deweloper najpierw musi kupić działkę z własnych pieniędzy i zrealizować pierwszy etap. Potem jak zrealizuje pierwszy etap, może iść do banku, który prowadzi taki rachunek, powiedzieć: drogi banku, proszę zweryfikuj, czy ja zrobiłem to, co miałem zrobić. Bank wysyła inspektora nadzoru technicznego, który weryfikuje, na inspektora nadzoru budowlanego, który weryfikuje na miejscu, ok, wykonał pierwszy etap. Tak. Bank sprawdza dokumenty finansowe, czy, przepraszam, te środki płyną na tą faktycznie budowę i on wtedy refinansuje ten etap, który został zbudowany. My płacimy wykonawcom, pracownikom i znowu odzyskujemy trochę tego wkładu własnego, który mieliśmy i możemy zbudować kolejny fragment, etap, kolejne piętro i znowu po wykonanym zadaniu możemy iść, po wykonanej pracy możemy iść do banku znowu. Z pieniędzy klientów jesteśmy w stanie jakby to finansować. Oczywiście. Dzięki temu potrzebujemy tylko tych małych kilkudziesięciu procent, żeby umożliwić funkcjonowanie tej inwestycji. Tego narzędzia, które jest dosyć bezpieczne, jakby nie było żadnego kryzysu, nie było żadnej jakby upadłości chyba, tak? Gdzie ludzie by po prostu dopłacili do tego przez ten czas, tak? Tak, od momentu wejścia w życie ustawy deweloperskiej, czyli od 2012 roku, nie było ani jednego przypadku, żeby rachunek otwarty zawiódł swoich klientów. Natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta chce to zlikwidować i mówi nie. Mówi, że najlepiej to byłyby rachunki zamknięte lub populistycznie, przepraszam, ale to tak trzeba powiedzieć wprost, mówi, że rachunki otwarte mogą nadal być, tylko muszą być z dodatkową gwarancją. Szacunki i nasze, i które banki też podzieliły i też same przeprowadziły, wskazały, że gdyby zlikwidować rachunek otwarty, to w systemie bankowym nie ma tyle pieniędzy, żeby sfinansować całą produkcję, która dzisiaj się toczy. Bo dzisiaj produkcja deweloperska, samych deweloperów w kraju jest szacowana na nasz raport ostatni, który bazował na wynikach produkcji z 2016. Pokazał, że wartość rynku była 37 miliardów złotych. Rocznie. Tak jest, rocznie. Zakładając, że każdą inwestycję my zrealizujemy w 2 lata, no to trzeba prosto licząc ponad 70 miliardów zaangażowania bankowego, żeby sfinansować taką produkcję. Dzisiaj banki dają na finansowanie branży deweloperskiej deweloperom, czyli firmom, jedynie 6,2 miliarda złotych. To też są dane oczywiście historyczne, troszkę za rok poprzedni Narodowego Banku Polskiego, ale to się zmieniło niewiele. 6,2 miliarda, a 72, powiedzmy. Mamy 74 nawet. Ta dziura w finansowaniu, nawet zakładając, że banki by zwiększyły kapitały, które finansują, które przeznaczają na deweloperkę. Część firm pozyskałaby pieniądze z giełdy, część z obligacji i zwiększyłoby się to finansowanie. Ta dziura w finansowaniu wyniosłaby około 50 miliardów. Czyli jeżeli dzisiaj taki mały deweloper idzie do banku swojego lokalnego i mówi: drogi panie prezesie banku, my tu od 15 lat, 20 razem budujemy, więc ja bym chciał wziąć kredyt na tą inwestycję. No więc tak naprawdę taki mały deweloper poszedłby do banku, a prezes lokalnego banku powiedział: mój drogi, ja bym ci bardzo chciał dać ten kredyt. Ja wiem, że ty dobrze budujesz, bo się znamy, bo wiem, że znasz lokalny rynek, klienci lubią twoje mieszkania, ale przepraszam cię, ja w tym roku już nie mam ani złotówki, bo mam moje limity po pierwsze na dane branże, a po drugie łącznie mam jakąś pulę do wydania i ja już to zakontraktowałem. I teraz 6 miliardów, a te 70. To jest jeden, jakby tak liczyć czysto statystycznie, to jeden na 10 deweloperów dostałby kredyt w takiej kwocie, jakiej potrzebował. Reszta by nie dostała. A reszta by nie dostała. I produkcja spadła, ceny by rosły, po tyłku by dostali i deweloperzy, i klienci. Tak, produkcja spadłaby drastycznie. I teraz, co ciekawego mówią banki? Te
finansujące indywidualnego klienta. Produkcja spadłaby tak bardzo, że my byśmy sprzedali mniej hipotek tym indywidualnym Kowalskim. I też dołożymy do tego. Więc generalnie nam by spadła sprzedaż. Co z tego, żeby nam się trochę podniosła sprzedaż, bo więcej deweloperzy by zgłosili zapotrzebowania. My tak naprawdę to bardziej gdybyśmy finansować Kowalskiego, który kupuje mieszkanie, wiąże się z nami na 30 lat kredytem, jest klientem i my mamy takie twarde zabezpieczenie pod tytułem jest gotowe mieszkanie. Finansowanie branży budowlanej, deweloperskiej jest uznawane za ryzykowne. Czyli jesteśmy w jednym worku razem z wykonawcami, razem ze wszystkimi firmami budowlanymi i my mamy ten sam stopień ryzyka wyceniany, bo jesteśmy w tym samym worku, a wiadomo, że upadłości po stronie wykonawców no było dużo więcej, ale to często nie ich wina. Natomiast brak aktualizacji, to co widzieliśmy na drogach, natomiast to wszystko powoduje, że my jesteśmy w jednym kociołku. Razem z nimi. I niestety likwidacja rachunku otwartego samodzielnego oznaczałaby absolutną tragedię dla podaży nowych mieszkań i dlatego ile możemy dzisiaj produkować. To by oznaczało zatrzymanie tych, najbardziej by usierpiały małe, średnie firmy, te rodzinne, no bo one nie miałyby żadnych szans tak naprawdę na pozyskanie tego finansowania i mimo to UOKiK bardzo mocno się upiera, że to należy zrobić. Więc to jest taki, przepraszam, apel wręcz do tych wszystkich, do Was wszystkich, którzy jesteście tymi małymi, rodzinnymi firmami. Piszcie. Piszcie do UOKiK-u, piszcie do Kancelarii Premiera i pokazujcie, co to dla Was będzie oznaczać. Jeżeli, przepraszam, deweloperzy, zwłaszcza ci mali, nie wystąpią przeciwko tej inwestycji, bo my dzisiaj już jesteśmy jedną z najbardziej kontrolowanych branż. Właściwie może banki z KNF-em i z nadzorem finansowym są jeszcze bardziej kontrolowane, ale pamiętajmy, że my mamy bardzo szczegółową ustawę. To banki nas kontrolują, w jaki sposób wydatkujemy środki. Sprawdzają, czy zrealizowaliśmy dany etap inwestycji. Czy takie przepisy obowiązują, na przykład jak zamawiamy meble u stolarza za 50 tysięcy? Tam nie ma żadnych obowiązków rachunków powierniczych. Tak. Czy jak jedziemy, skorzystać z jakiejś usługi medycznej za grube pieniądze, tutaj też nie ma takich regulacji. My natomiast jesteśmy takimi chłopcami do bicia. Trochę, bo sami nie potrafimy o tym, sami może nie potrafiliśmy tak jasno pokazywać, bo ktoś mówi, bo deweloperzy mają wielką marżę. 20% albo i 30%. Ale tu ktoś zapomina o tym, że tylko że nam to wybudowanie tego produktu zajmuje trochę czasu. To jest 4-5 lat. To nie jest, że ja rano kupiłem bułkę za złotówkę i sprzedałem ją o 7:10 za złoty 30, mają 30% marży. Tak najbardziej. To są lata. Więc jak policzymy, ile tej marży jest procentowo, to okazuje się, właściciel dużej sieci sklepów zaczynającej się jak pewna Stonka, tylko na B, czy nie wiem, koncerny paliwowe nie porzuciły swoich działalności, nie weszły w deweloperkę, bo to jest taki sam biznes jak każdy inny. Oczywiście może być bardzo satysfakcjonujący także dochodowo i każdemu tego życzę, ale on jest też bardzo trudny. Konrad, ja Ci dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę, także mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy, było wartościowe dla Was. Napiszcie w komentarzu pod tym wideo, co było dla Was najciekawsze i jakby który temat chcielibyście, żebym rozwinął w kolejnym odcinku.